Krzysztof. Dzień dobry. Negocjacyjne karate. Witam. Hello. A ty zajęty jak? Co to się stało? Karate. Dzień dobry, witamy. No właśnie, wyłączałem telefon, tak przyznam się bez bicia. Właśnie, telefon. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ja już wyłączam swój. Krzysztof Sarnecki jak zwykle z nami, nasz zawodowy negocjator i moja skromna osoba, która będzie próbowała dopytać i dowiedzieć się o rzeczach, które mam nadzieję dla Państwa będą interesujące. Dzisiaj postanowiliśmy... Z tą skromnością, Paweł, nie przesadzaj. No, słuchaj. Także twoją. Skromność moja jest jak zwykle udawana. No, to są jedna rzecz, którą udaję, to skromność. Więc wiesz... ale to... Znowu, żebym powiedział, że jesteś nieskromny, to bym kłamał, bo masz w sobie to, ale tak też bez przesady. No, trochę z ciebie bije taka, wiesz. Trochę tych elementów mechanizmu akceptacji weszło, więc ja już się czuję lepiej. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli temat, który aż się ciśnie tak naprawdę, żeby o nim porozmawiać. Mianowicie różnica wieku i negocjacje z pozycji osób, które mają między sobą dużą różnicę wieku. Jak do tego podchodzić? No bo z jednej strony możemy mieć kogoś, kto jest młodym rekinem biznesu i idzie rozmawiać ze swoim kontrpartnerem. Nagle okazuje się, że ten kontrpartner nie jest zachwycony tym, że ten młody rekin wychodzi tak bez żadnego szacunku teoretycznie, prawda? Ale może też być sytuacja, w której ktoś jest zatrudniany przez taką młodą osobę i ten ktoś jest starszy. Jak wtedy rozmawiać, na co zwrócić uwagę? Ponieważ często nam, młodym, wydaje się, że przez tą różnicę nam jest się trudno dogadać. Teraz jak zrobić, żeby się dogadać? Jakie są twoje, Krzysztof, z tego doświadczenia z tym? No tutaj znowu trzeba spojrzeć na to przez pryzmat pewnej kategoryzacji, bo popatrzmy się najpierw na aspekt, którym cię pewnie zaskoczę, bo nie o tym myślałeś, zadając pytanie. Czy w negocjacjach międzynarodowych różnica wieku może dyskwalifikować, że się tak wyrażę w cudzysłowie, szansę na dogadanie się? Tak. Wydaje mi się, że dam tak. Przykład. Mhm. Tak, dam przykład. Kraje, w których jest silna hierarchizacja, więc automatycznie jakby wiek jest związany z pozycją społeczną. I to jest jedna strona negocjacji. A na wprost siadają na przykład Szwedzi. Gdzie u Szwedów 35-latek, który jedzie na negocjacje i prowadzi je, nie ma założonego krawatu czy krawata? Krawata chyba, nie? Tak, zdecydowanie tak. I podchodzi na luzie, znaczy nie nonszalancko, ale jednak na luzie, a na wprost siada na przykład ktoś z Turcji. I jeden i drugi jest prezesem firm albo reprezentantem firm, tak, na pewnym stanowisku. No jeżeli ten Turek najprawdopodobniej będzie w wieku przynajmniej 48 lat, jak nie 53, jeżeli jest na wysokiej pozycji, to oczywiście nie jest automatem, bo ten świat się zmienia. Ale powiedzmy, że tak jest. Na wprost z niego usiądzie Szwed, który ma 33 lata, to ten Turek nie czuje się komfortowo. On jakby z góry, na poziomie podświadomym, kulturowo, czuje się nieszanowany, że tamta strona wysłała kogoś nieadekwatnego do stanowiska. I to jest ten aspekt, który się pojawia, z którym trzeba sobie dawać radę, ale najlepiej dawać sobie radę tak, żeby tak nie było, tak? Bo mamy zbyt dużo na stole i raczej do takiej sytuacji nie doprowadza. I dlatego na przykład w takich sytuacjach, w zależności od tak zwanego dress code, no to ten Szwed powinien się też odpowiednio ubrać, tak? Nawet jak jest młody, po to, żeby pokazać szacunek. I tu się pojawia główne słowo, które
w negocjacjach z osobami, gdzie jest duża różnica wieku, a szczególnie mówię tutaj, bo młodsi nie mają z tym problemu. Znaczy, mają problem od strony mentalnej, jak się zachowywać i tak dalej, bo są często speszeni, tak? Ale raczej biorąc pod uwagę pokolenie Y, bo o tym teraz mówimy, no jeszcze nie mówimy o pokoleniu Z, które dzisiaj to są 20-parolatki i rzadko negocjują, tylko mówię o takim pokoleniu typu tam 35 lat, nie? 30 dalej, no to tutaj fundamentalnym słowem jest szacunek. Czyli czy my w tych negocjacjach okazujemy drugiej stronie szacunek. I teraz ten szacunek w naszej kulturowości może być czymś innym niż szacunek w innej kulturowości. Czyli tutaj wiedza na temat, co jest istotne dla danej strony, jest tym, co może decydować o tym, czy negocjacje idą fajnie lub niefajnie, lub po prostu na zapleczu rozmów jednak jest takie obciążenie, że to wszystko nie jest takie, jak powinno być, ktoś się czuje z tym źle. Tylko wiesz co, Krzysztof? Przepraszam, bo teraz do tego szacunku chciałem nawiązać. To też jest trochę tak, że teraz może część osób się oburzyć i powiedzieć, jak to, ja mam okazywać szacunek tylko i wyłącznie ze względu na wiek, na szacunek to sobie trzeba zapracować, zasłużyć, nie będę szanował kogoś tylko dlatego, że jest starszy. Prawda? Ja kilka razy słyszałem taką opinię. Oczywiście, że tak, że takie opinie są i ja bym nawet mógł do tej opinii się przyłączyć w pewnym wymiarze, tak? To znaczy sam fakt, że ktoś jest starszy, to wcale nie decyduje o tym, że ja mam się zamknąć i słuchać, no, na przykład, prawda? Sam fakt, że ktoś jest starszy, to nie znaczy, że jak wypowiada pewne zdanie, ja go nie mogę tego zdania skontestować, tak? Ale to jest jeden aspekt. Natomiast ten aspekt kulturowy jednak, bo on tutaj jest bardzo istotny, tak jak jest zderzenie kultur typu, jak podałem przykład Turków ze Szwedami, to przecież to jest też zderzenie kultury pokolenia Y z kulturą pokolenia na przykład baby boomer, tak? Czyli ludzi, którzy dzisiaj mają 55-60 lat, tak? Raczej 60-60 parę. No bo już to pokolenie takie zupełnie starsze, no to ono już rzadko, czyli mówię o tym pokoleniu przed baby boomera. I to jest ten sam aspekt. Robić to, czy nie robić? Czy uwzględnić to po to, żeby podnieść szansę dobrej rozmowy? Czy umieć się dostosować do tego, żeby ktoś się w taki sposób, aby dobrze czuł? I tu jest granica. No bo w pewnym momencie ja mogę powiedzieć tak, no ja nie będę wykraczał poza swoje granice jakieś. Nie będę się głupio zachowywał, tylko dlatego, bo ktoś ma jakieś tam granice, nie? No i wyobraźmy sobie teraz, że młody człowiek wychował się w takim domu, że mówi, no jak starsi mówią, to ja nie mogę im zaprzeczać. No to jest bez sensu w negocjacjach, prawda? Więc wbrew pozorom to jest paralela, to jest pytanie o skuteczność. Czyli jeżeli ja mam lat na przykład 38 i siadam na wprost osoby starszej, to co będzie wpływało na skuteczność? Na skuteczność będzie też wpływało, w jaki sposób ja odnoszę się do kulturowości tamtej osoby. Jeżeli tamta osoba ma 62 lata i ja z nią rozmawiam, a będę jej przerywał, ona będzie bardziej nerwowo zazwyczaj reagować, będzie czuła się gorzej niż jak przerwę człowiekowi, który też ma 30 parę lat. I chyba z tym się zgodzimy. W związku z tym ktoś może powiedzieć, ale to nie jest w porządku, bo ja pod względem wieku nie powinienem ludzi dyskryminować i tego traktować tak, tego traktować tak. Jak tak zakładasz, zrób tak, tylko nie będziesz skuteczny, bo tu ta poprawność polityczna zaczyna zjadać sens tematu pod tytułem jak być efektywnym, skutecznym. To trochę, ale wiesz co mi tutaj od razu przychodzi na myśl? Równouprawnienie. Że można oczywiście traktować kobiety, mężczyzn identycznie, ale jeżeli nie będziesz okazywał pewnego rodzaju szacunku, nie będziesz dżentelmenem, no do jasnej cholery, no to po prostu twoje szanse w tym momencie lecą na łeb na szyi. Może tak do tego podejdźmy trochę, no nie? No i to i właśnie to fenomenalnie to ująłeś, bo to jest ten sam aspekt w innym układzie, prawda? No i teraz pytanie, chcesz, aby kobieta z tobą się wybrała do kawiarni? No to zachowuj się na zasadzie totalnego równouprawnienia i idź pierwszy, nie puszczaj jej. Możesz? No. Możesz. No i pewnie, zobacz, że możesz. No. I oczywiście będą kobiety, które powiedzą, a mnie to nie przeszkadza, no tylko, że statystyka mówi jednak, że chyba lepiej jest pokazać pewien rodzaj, czy po prostu nie pewien rodzaj, ale pokazać właśnie, to nazwaliśmy szacunek, a tutaj pewną elegancję i tak dalej. I
I to jest bardzo dobry przykład. Ale też nie można przeginać. Więc wszystko to układamy w dwóch aspektach. Jeden to jest pewna zdroworozsądkowość, ale ona też jest umieszczona w czasie, bo na przykład 40 lat temu byśmy zupełnie inaczej patrzyli na pewne sprawy niż dzisiaj. Dzisiaj pewne rzeczy są dopuszczalne i mieszczą się w kategoriach szacunku, co dawniej byłoby niedopuszczalne. No i teraz jak mamy różne kulturowości, tak? Mówię społecznie, mówię o pewnej tendencji. Ale no przecież gdybym 200 lat temu zadał pytanie kobiecie statystycznej, chodzącej po kuli ziemskiej w naszej strefie kulturowej europejskiej, czy uważasz, że kobiety powinny głosować, no to dostałbym w twarz od statystycznej kobiety. Może 250, może 200 to już... Nie, 200, dobrze mówię. Dostałbym w twarz, że ją obrażam. Jak mogę takie rzeczy w ogóle opowiadać? To jest bezeceństwo. Żebym jej w ogóle proponował głosowanie. Kobieta znaczy, ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę tutaj. Ale czekaj. Ale dzisiaj dostałbym w twarz za takie pytanie z zupełnie odwrotnego powodu. Jak ja w ogóle mogę pytać o takie rzeczy, co jest oczywiste? W związku z tym pamiętajmy, że na przestrzeni czasu no, jedziemy do Arabów, spotykamy Araba, z którym negocjujemy, on jest ubrany, odwalony jak szczur na otwarcie kanału po europejsku albo amerykańsku, operuje fenomenalnym angielskim, zachowuje się zupełnie jak nie Arab i to jest element dzisiejszej kulturowości. Ale 40 lat temu to było nie do pomyślenia. On sam by się tak nie ubrał, bo obrażał swoich własnych pobratymców. Tak a propos. I to jest ciekawe, nie? A dzisiaj się odwala, tak jak my, i jest wszystko w porządku. Dlatego pamiętajmy, że to się przesuwa i pewne rzeczy nieakceptowalne kiedyś były akceptowalne dzisiaj. My byśmy dzisiaj, 40 lat temu, rozmawiali być może z papierosem w ustach, nie? Bez problemu, prawda? Tak się latało w ogóle, były popielniczki w samolotach, nie było problemów, ludzie palili. A dzisiaj popatrzmy się. Gdybyście nas Państwo zobaczyli z papierosem w ustach, ale nie mówię w czasie nagrania, tylko wyobraźcie sobie, że mamy takie z zaplecza gdzieś nagranie, co my robimy, jak się przygotowujemy. I ktoś z nas pali. Jesteśmy w pomieszczeniu. To co większość osób by pomyślała? Już byłby odbiór negatywny, zgadza się? Raczej. No, jestem w swoim pomieszczeniu, nikomu nie truję zdrowia, tylko sobie, ale jednak truję swoje zdrowie, tak? No i ktoś pomyśli, masz dzieciaki i takie głupoty robisz, nie? No na przykład, wiesz, to nie? W jedną stronę, a z drugiej strony Krzyjek, masz 100 ponad tysięcy subskrybentów, można też powiedzieć, że dajesz pewnego rodzaju przykład ludziom, więc jak już masz dawać przykład, to dawaj dobry, tak? I to też przez ten pryzmat popatrzeć. No. Oczywiście ten pryzmat jest dodatkowym pryzmatem, on jest dodatkowym, tak, oczywiście. Także pamiętajmy, że to musimy umieszczać też w czasie, ale rozmawiamy dzisiaj tu i teraz o to pytać. Mhm. Jest jeszcze jedna kwestia a propos tego, co powiedziałeś. Zwróć uwagę na to, że czasy na tyle się zmieniły, że ludzie starsi, oni chcą pokazać, że są jeszcze przydatni i że są jeszcze ogólnie rzecz biorąc w tym obiegu bardzo aktualni, przynajmniej chcą być tak postrzegani, a ludzie młodsi podchodzą do tego na zasadzie, co ci starsi wiedzą, skoro świat się tak bardzo zmienił. Bo teraz zwróćcie uwagę Państwo na to, że 100 lat temu, jak się słuchało dziadka, który mówił o tym, jak się żyje, to w zasadzie on o tym w życiu wiedział wszystko, bo dużo się nie zmieniło. No może 100 to przesadziłem, ale 200 lat temu to absolutnie nic się nie zmieniło. Tak jak dziadek żył na roli, tak jak dziadek funkcjonował, tak ojciec funkcjonował, tak dziecko funkcjonowało. I ten dziadek to była skarbnica wiedzy, bo jego wiedza była, no, można powiedzieć aktualna. Tak niewiele rzeczy się zmieniało na przestrzeni tych 100 lat, że on miał aktualną wiedzę. Teraz, no to sami sobie Państwo odpowiedzcie na pytanie. Teraz po 10 latach tak naprawdę możemy wypaść z obiegu i już nie wiedzieć, już nie być na czasie, prawda? Więc ten szacunek jeszcze właśnie wzajemny jest o tyle ważny, żeby tak, oddać no tutaj, go, żeby ta druga osoba się nie poczuła źle. I tutaj już, bo my na razie jakby mówimy o temacie, na razie ten, jak się mówi po francusku, subject matter, żartuję, czyli sama esencja, o której myślę, że jeszcze żeśmy nie porozmawiali, to jak negocjować. Nie? Zacznę do tego przechodzić. Ale tutaj taką kwestią, która jest bardzo istotna, to jest kwestia, czy osoby starsze dzisiaj też się rozwijają, uczą się na przykład tego, że przecież faktycznie nie mamy wiedzy, bo młodzi się rozwijają i ja teraz nie nadążam. Ale nie tyle uczą się, bo starsi to wiedzą, tylko bardzo często to wypierają. Tak?
Ja mogę to spokojnie mówić, bo ja mam 58 lat, tak? W związku z tym zaliczam się już nie do tego młodszego pokolenia, chociaż mentalnie czuję się bardzo młody, a i fizycznie, powiedzmy, no, nie postrzegam siebie jako osoba już taka z górki, ale ja mam 58 lat, więc ja nie mam tego ryzyka. Ja mam 4 dychy za 2 tygodnie. A ja nie mam tego ryzyka, że jak ja coś powiem, to urażę grupę wiekową, bo ja w niej jestem w jakimś sensie, prawda? Nie będę o tym swobodnie mówił. Ale to, co jest ważne, to jest to, że osoby, które mają już trochę lat, nazywajmy to osoby drugiej młodości, tak? Żeby ujmować to sympatycznie, one też mogą w negocjacjach rozluźnić atmosferę, adresując pewne tematy. Na przykład ktoś może powiedzieć, proszę pana, miło mi, że negocjuję z człowiekiem, który jest młody, bo ja zdaję sobie sprawę, że pan jest na czasie, nie może pewnych rzeczy brakować, więc na pewnych obszarach to pan będzie dopełniał moją wiedzę. I ktoś tak zaczyna negocjacje, nie? Wyobraźmy sobie. Masz, no tak negocjator zacznie czasami, prawda? No, dziękuję bardzo, to mój zawód. Ale to, i gdyby ktoś tak wystartował, no to jest rewela po drugiej stronie, nie? I popatrzcie się, co się dzieje z tym młodym człowiekiem, który ma na przykład tak jak ty, nie? Masz prawie 40. A no ty momentalnie jesteś ustawiony tak, że nabierasz szacunku do tej osoby. I nagle zaczynasz się odnosić do tej osoby jak do osoby, która jest starsza i będzie się bardzo szanował, nie? Zauważmy. Czyli ta osoba starsza może rozpocząć tak negocjacje. Oczywiście jest to funkcją czego? No, świadomości, wiedzy, kultury i tak dalej. Bardzo ciężko jest coś takiego spotkać w Europie Zachodniej, tak? Ale są ludzie, których stać na coś takiego. I bardzo często w biznesie są tacy ludzie, którzy potrafią to opowiedzieć. I to wcale nie dlatego, że mają niskie poczucie swojej wartości, tylko właśnie dlatego, że mają poczucie swojej wartości. Nie boją się powiedzieć, że ten młody wie więcej na wiele tematów, tak? Na tej zasadzie. No ale kulturowo to jest zmiana, bo tak jak powiedziałeś, 100-200 lat temu nikt by tak nie powiedział. Więc teraz, kiedy mamy młodego człowieka, który siada przed osobą, która jest różnica wieku, nazwijmy ją 20 lat, nie? To nazwijmy, to nie, nie, niech to będzie taka różnica wieku. Bo jak to jest różnica typu tam 10, 12, to już się zaciera. Ale 20 lat to jest trochę. To co jest okazaniem szacunku? Tak? Bo to jest fundament. Okazaniem szacunku jest, pamiętajmy, i to dotyczy każdej osoby, ale to jest szczególnie drażliwe, kiedy jest duża różnica wieku dla osób tych starszych. Mianowicie przerywanie. Taka agresja i brak szacunku, który to brak dotyczy każdej innej osoby, nawet gdyby siedziała osoba, która ma 25 lat, ale jest szczególnie odbierane przez osoby starsze. Dlatego tam trzeba tym bardziej na to uważać. I uważam, że w negocjacjach zawsze trzeba szanować drugą osobę i zawsze powiem, nie przerywaj, nie rób takich rzeczy. Ale powiedzmy, jak się naparza 20-30-latków, bo ich poniosło, to oni za chwileczkę dadzą sobie po razie, nie? Ale nie mają tego poczucia, że ktoś kogoś traktuje źle z jakiegoś powodu związanego właśnie z tym elementem, który można nazwać dyskryminacyjnym. A tutaj osoba starsza będzie reagowała jednak gorzej na to. Bierzmy na to poprawę. Z drugiej strony, nie adresujmy z osobą starszą, wie pan, no pan jest starszy, to pan więcej wie. Bo jak tak powiemy, ludzie też reagują negatywnie, bo wcale nie chcą tak być traktowani. Czyli to nie może być bezpośredni komunikat. Ale dam taki przykład. Ja go już kiedyś omawiałem tutaj nawet w którymś momencie, ale ja wrócę do niego. Joe Biden, który dzisiaj jest, no trzeba powiedzieć, staruszkiem, tak? Nawet jak idzie, to widzimy, tak? Niezbyt pochlebnie to wygląda, jak prezydent Stanów Zjednoczonych idzie chwiejnym krokiem. Ale z drugiej strony no, jest prezydentem, więc szanujemy to. I ten gość, jak miał 30, nie wiem ile lat, 32 lata, nie, pojechał do Andrzeja Gromyki, do ministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, który był personą wysokiej klasy, mimo że to był w Związku Radzieckim, ale to był gość na wysokim poziomie intelektualnym i tak dalej. No nie chcę go porównywać dzisiaj do Ławrowa, bo bym obraził Gromykę i to bardzo, ale kaliber osoby był bardzo wysoki. No i ten młody pojechał do Gromyki. Jak on się zachował do niego, tak? Biden, on był wtedy reprezentował tam, to były negocjacje w sprawie tam rozbrojenia i tak dalej, nuklearnego. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, ja nie skupiam się na takich rzeczy, nie staram się pamiętać.
Także jak coś przekręciłem, to sorry, ale chodzi o samą esencję tutaj merytoryczną tego, co mówię. I on przyjechał i powiedział, słuchaj, ty jesteś Andrzej Gromyko, ty jesteś gigantem w negocjacjach, ty jesteś osobą niezwykle doświadczoną, a ja mam niewiele lat, ja się nie będę przed tobą popisywał, bo ty jesteś negocjatorem na poziomie no, takim, że gdzie mi do ciebie. Tak? I on to powiedział bardzo naturalnie. I zamiast z nim negocjować, to powiedział, słuchaj, ja mam taką sytuację, jaką mam teraz z Kongresem Amerykańskim, który reprezentuje w tym momencie rządem i ja ci ją pokażę, a ty mi powiedz, co ja mam zrobić, co byś na moim miejscu zrobił. I tak zrobił Biden. Tak? Tak zrobił Biden. No i Gromyko popatrzył się na to, zobaczył jego autentyczność i mówi, kurde, bo to tam gdzieś wyszły później komentarze różne, mówi, no faktycznie, no młody chłopak, co on może zrobić? To ja muszę coś zrobić. On nic nie może zrobić. No. A z drugiej strony, co on będzie ze mną negocjował? Ale on to powiedział tak autentycznie, Gromyko to kupił. No i zamiast siedzieć na wprost siebie, usiedli sobie obok, zaczęli się patrzeć na sytuację, co mogą z tym zrobić. I to przyniosło pewne efekty. No tak, to jest taktyka, to jest taktyka, która... Zresztą tak samo zrobił prezydent Ekwadoru w stosunku do prezydenta Peru. Był konflikt zbrojny, nawet tam jakieś czołgi wchodziły, była walka o skrawek lasu amazońskiego. To śmieszne, bo tam prawie nic nie było, tak? Że naparzali się o kawałek gruntu, który nie miał żadnego znaczenia. No i został nowy Ekwadorczyk, został nowym prezydentem, wybrany przez ludzi, populista. No i on się spotkał z tym peruwiańskim prezydentem, który był starym wyjadaczem i zrobił dokładnie tak samo. Zresztą tak mu poradzili amerykańscy doradcy. On usiadł z tym Peruwiańczykiem i mówi, słuchaj, ja jestem nowy, ja się na niczym nie znam. Ja mam taką sytuację, ja się nie będę wygłupiał, z tym negocjował. Zróbmy coś z tym, nie? I on się do niego otworzył. No i tamten to uznał, tylko tam nie była kwestia wieku, tylko tam była kwestia właśnie mienności. I to jest pewna taktyka, ale oczywiście nie sugeruję tej taktyki w negocjacjach, kiedy masz osobę starszą i młodszą o 20 lat, czy starszą o 20 lat po drugiej stronie, prawda? Żeby od razu zakładać z góry, że ty nie wiesz, a tam wiesz. Szacunkiem będzie to, że jesteś bardzo dobrze przygotowany i pokażesz to, bo nabiera respektu tamta osoba, jeżeli tamta osoba ma wiedzę. Tak? Ale co można zrobić? Można zrobić bardzo takie proste rzeczy i tutaj, kiedy powiedziałeś o zatrudnianiu, na przykład ktoś ma 28 lat, zatrudnia kogoś, kto ma 54. A to się dzisiaj dzieje bardzo często. Po prostu trzeba być bardzo otwartym i komunikować pewne rzeczy, ale ciągle bardzo okazywać szacunek i powiedzieć w ten sposób. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest między nami różnica wieku i trudno to ominąć. Mówi zatrudniający do zatrudnionego. Panie Marku, ja mam szacunek do wiedzy, mam szacunek do doświadczenia, dlatego z panem też pracuję. I na pewno potencjalnie pojawią się różnego rodzaju trudne sytuacje, w których ja, 28-latek, przyjdę do pana i będę od pana wymagał pewnych rzeczy. Więc tu i teraz mówię, że nie będę się krępował to robić, cały czas zachowując szacunek, i my z tym powinniśmy sobie dać radę. Dlatego będę starał się w sposób bardzo konkretny określać tematy, co jest do zrobienia, aby można było w sposób merytoryczny, sprecyzowany określać, czy praca jest wykonywana, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta otwartość, zaadresowanie tego tematu, ona jest dosyć niekomfortowa w pewnym momencie, prawda? Bo ja zaczynam o tym mówić, tamta osoba mówi, ale nie, mnie to zupełnie nie przeszkadza, a ja wtedy powiem, panie Marku, ja wiem, że pan wewnątrz nie ma takiej chęci, żeby to nam przeszkadzało. Jednocześnie trudno to ominąć. Dlatego musimy się tego wzajemnie uczyć. Ja też mam szacunek do pana ze względu na wiek i dla mnie to też nie jest komfortowe i muszę się tego uczyć. I tego typu tekst adresujący ten temat powoduje, że jak przejdzie ta emocja wynikająca z przepływu tej informacji tu i teraz, to ktoś mówi, no z drugiej strony, no fajnie, że to powiedział, tak? No i wtedy jest łatwiej do tego podchodzić. Jeżeli są klarowne, wyznaczone szyny, po których jedziemy, to jest wtedy łatwiej rozmawiać. Ale to ciągle będzie stwarzało jakieś wyzwanie. Super, to są, widzisz, są takie rzeczy, o których warto wiedzieć, z których nie zawsze sobie zdajemy sprawę. To są w zasadzie proste zabiegi, prawda? Bo tu nie ma jakiegoś rocket science.
Nie, bo to jest dalej otwartość. To jest dalej, tu trzeba mieć pewną wiarygodność przekazu opartą na tym, co jest. A są emocje, jest różnica wieku, z tego też coś wynika. I nawet jeżeli ktoś się obruszy, dlaczego pan na to zwraca uwagę, to mnie pan postarza tym bardziej. A ty wtedy powiesz, panie Marku, ja panu mówię, jak ja się czuję, bo dla mnie nie jest to łatwe, bo pan ma bagaż doświadczeń, z którego ja też mogę czerpać. A z drugiej strony to ja wyznaczam kierunek strategiczny działania naszej firmy. No i to się pojawia, więc ja wolę panu o tym powiedzieć, że ja mam problem. Jeżeli pan uważa, że to nie jest problem dla pana, to tym łatwiej. Jednocześnie dla mnie jest to pewne wyzwanie, będę się tego uczył. Tak? I co w tym jest złego? Przecież mówię dokładnie to, co się dzieje. Czy zdarzy się jakaś starsza osoba, która będzie obruszona, mówi, dlaczego pan o tym mówi? Ja nie chcę to. No zdarzy się, no. Tylko, że co jest z tym złego, że ktoś przychodzi i mówi, czuje się niekomfortowo z jakiegoś powodu. Tak? Nawet jeżeli powód jest różnica... Wolę kogoś, kto przyjdzie i powie szczerze, niż kogoś, kto będzie próbował to ukryć i będzie wychodził po prostu nienaturalnie. I nagle to jest coś takiego, że masz tego słonia w pokoju, no i wszyscy wiedzą, że on tam jest. Tak. A ty próbujesz ukryć. Dlatego to jest takie ważne, żeby to była otwartość. Oczywiście ciągle trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Ale jeżeli tego nie zrobię, a mówię tutaj o kwestii zatrudniania, no to będę siedział w tym swoim biurze jako 28-latek i gryz paluchy i zastanawia się, cholera, pójść do niego, powiedzieć mu, że mi się coś nie podoba, czy nie. Jak mam mu to powiedzieć? No kurczę, ale on się znowu obruszy. Albo mnie, i to jest taka zabawa, kotka i myszkę z samym sobą. Tak? Zamiast pójść otwarcie, powiedzieć, mam z tym problem. I to jest przetarcie ścieżki komunikacji i tak dalej. Coś wcale nie zmienia postaci rzeczy, że i tak warto tym bardziej zwracać uwagę na szacunek. Dam przykład. Jest osoba, która ma 54 lata, jest zatrudniona, a pozostałe osoby mają między 22 i 38. No i teraz, czy w obecności wszystkich osób przyatakuję tego 54-latka, bo mi się coś nie podoba, tak? I mówię, uwaga, w jakim sensie przyatakuję? Przyatakuję z kulturą, czyli może zamienić słowo atak na zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które są trudne. No, nie mówię o reprymendzie, reprymendy nigdy publicznie nie udzielamy, tak? No, ale będę ważył jednak bardziej słowa w obecności tych osób w stosunku do tego 54-latka na pewnym etapie niż w stosunku do 28-latka, bo tam być może bardziej otwarcie powiem, nie? Bo ciągle będę chciał jednak pewne rzeczy uszanować, będę ostrożny i to jest w porządku u was. Natomiast z czasem, kiedy ustabilizujemy relacje w zespole, kiedy się okaże, że my jednak doprowadzili do tego, że ten luz jest, że ten 54-latek czuje się już bardzo fajnie, dobrze, a my z nim, to takie rzeczy znikną. Ale to trzeba wypracować. Dlatego o tym mówimy. A w negocjacjach? W negocjacjach, kiedy mamy dużą różnicę wieku, to trochę trzeba tak negocjować, jak mówię, w jednej strefie kulturowej. Jak negocjuje kierowca, mężczyzna z policjantką, z kobietą. Kiedy ona go zatrzymuje i chce uzyskać najlepszy wynik tej rozmowy, czyli na przykład nie dostać mandatu, to fundamentem jest nie traktować tej policjantki jako kobiety, tylko traktować jako oficera policji, czy jako policjanta, tak? Policjantkę. Czyli zawodowo. I tak samo tutaj. Jeżeli mamy dużą różnicę wieku w naszej strefie kulturowej, to co trzeba zrobić? Trzeba po prostu tak jakby nigdy nic, z uśmiechem na twarzy, a jeżeli są poważne rzeczy, to z powagą, ale z szacunkiem, po prostu komunikować jakby nigdy nic. I to jest temat, który w tym momencie najbardziej uspokaja. Tak? Natomiast jeżeli zobaczę, że po drugiej stronie jest osoba starsza, która jest wrażliwa na ten punkt, która na przykład komunikuje, wie pan co, no ja już mam trochę lat, mnie się nie podoba, że pan w tym momencie kwestionuje mnie. Tak? Mówi na przykład osoba, która ma 58 lat do 32 lat. No, to jest pytanie. Czy to jest w porządku, czy nie? A co ma piernik do wiatraka, tak? Przecież siedzimy, jesteśmy kodepartamentami. No, ale ten 32-latek, co według mnie powinien zrobić dla jakby uspokojenia sytuacji? Powiedzieć, proszę pana, zdaję sobie z tego sprawę, że to nawet nie kwestia wieku, tylko jest kwestia, bo on powiedział, że jest starszy, tak? Że kwestia pana bagażu doświadczeń, to, że pan
ma na pewno szerszą perspektywę. I trudno mi nie zwrócić na to uwagi, dlatego słucham pana z uwagą i słuchałem. Sytuacja, która teraz się wydarzyła, jest taka, że usłyszałem od pana pewne kwestie, które jako negocjator w tym, co tutaj się dzieje, nie mogę ich zaakceptować. I to ma nic wspólnego z tym, że ja kogoś szanuję, czy nie. I dlatego to zdanie, które wypowiedziałem przed chwileczką, to, że jest bagaż doświadczeń, ja to respektuję, to jest to zdanie jakby uspokajające sytuację, okazujące respekt, ten szacunek. Jednocześnie nie uciekam od tego, co powiedziałem i dystansuję się od kwestii wieku i bagażu doświadczeń, tylko przypisuję to swojej odpowiedzialności za to, co ja tutaj robię, tak? Czyli ja mam dalej swój cel do realizacji. I mogę na końcu powiedzieć, dlatego proponuję, abyśmy faktycznie położyli teraz na stole wszystkie fakty, przyjrzeli się i zdecydowali wspólnie, jaka jest najlepsza droga. I to jest taki moment, kiedy ja domykam ten obszar różnicy wieku, respektując, a jednocześnie nie ulegając temu i nie wycofując się, i nie odgrywając kogoś, to nagle no, gasi się tylko dlatego, że ktoś jest starszy. Jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, a dotyczy odpowiedzi na pytania, jak negocjować z osobami, mówię z punktu widzenia osoby młodszej, które są od nas starsze 20 lat i więcej. Tak? Czyli jest duża różnica wieku. Jeżeli mamy taką możliwość, nie zawsze mamy. Na przykład ty masz 32 lata, a będziesz negocjować z kimś, kto ma 60, postaraj się ze sobą zabrać na negocjacje kogoś, kto jest na poziomie wieku, że się tak wyrażę, bliższym tamtej osoby. Czyli w takiej sytuacji ten młody człowiek negocjujący, który będzie rozmawiał, jak to będzie prezes, szef projektu, ktokolwiek, jak ma taką możliwość, żeby zabrał ze sobą osoby starsze albo osobę starszą, wtedy jest łatwiej przyjąć jakby to, że po drugiej stronie jest delegacja, tak, a nie osoba, która jest młoda. Natomiast same negocjacje już będzie prowadziła przede wszystkim ta osoba. I to jest taka odpowiedź na pytanie, w jaki jeszcze inny sposób no po prostu wziąć pod uwagę to, że jest duża różnica wieku. Ale myślę, że już tak na zakończenie to, co jest taką kwestią, która z czasem będzie się zmieniała. Przyspieszenie zmian kulturowych w ramach nawet jednego pokolenia. Tak? Gdzie dawniej kilka pokoleń zabierało, żeby dokonała się pewna zmiana. Mówię tutaj 100-200 lat temu. Tak? Teraz w ramach jednego pokolenia na przestrzeni 5 lat dokonują się zmiany. Nawet, tak? Czyli mamy powiedzmy pokolenie Z, no to będzie to późne i wczesne. Tak samo jest z pokoleniem Y. Tak? To, co będzie następowało, to będzie coraz częstsza akceptacja tego, że wiek nie będzie odgrywał takiej roli, jak odgrywał przedtem. Czyli kwestia wieku nie będzie łączona bezpośrednio z poziomem możliwości, a z poziomem odpowiedzialności, nawet z umiejętnościami. W związku z tym ten świat, myślę, będzie łatwiejszy w kontekście negocjacji między osobami, które różnią się bardzo wiekiem. Dlatego myślę, że nie będzie trudniej, tylko będzie łatwiej. Tak jak to się dzieje między innymi właśnie dzięki globalizacji, tak? Bo jadąc do innych stref kulturowych i to zupełnie drastycznie innych, już napotykamy ludzi, którzy rozumieją naszą kulturę i my też bardziej rozumiemy tamtą, albo ona się uniwersalizuje, no bo przyjmuje się ten wariant, no świat jednak w dużym stopniu został zdominowany przez Hollywood, właśnie zachowania, które bliższe są nam. I to tego doznajemy w krajach takich jak Japonia, takich jak Indie czy kraje arabskie. Szanowni Państwo, uczmy się ze sobą rozmawiać. Uczmy się tego, że Kindersztuba, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, jest czymś, co jest bardzo na czasie i warto ją wykorzystywać. A Tobie, Krzysztof, bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia z kolejnym tematem w przyszłym tygodniu. Również dziękuję.
i pozdrawiam Państwa serdecznie.